Mnożenie Funders, gra Kartamundi. Przykładowe gierki, bo będzie jest kilka gierek. No pierwsza to jest taka, że bierzemy kartę, 2, 3 razy 9, 27, kto powie, ten bierze kartę i tak, a sobie zejdziemy przykładowo stali. Kolejna wojna, to już dzielimy równo jakieś karty. Mówimy tylko jeden kolor, żeby było sprawiedliwie. I każdy z nas wyciąga kartę. I oblicza i mówi wynik. 2 razy 9, 27, 3 razy 3 to jest 9. I większy bierze mniejszy. Ewentualnie jak ktoś się pomyli, to on przeciwnik bierze kartę. I kto wygra. To jest taki drugi rodzaj wojny. Kolejny to jest memory. Musimy wybrać tutaj te działania, które są na przemienne z nicymi wynikami. I na przykład mam przykładowe karty. 4 razy 7 to jest 28 i kolejne musimy szybko, czyli 7 razy 4 to jest 28 i bierzemy jako parę. Jak się pomylimy, to potem kolejna osoba. To tylko kilka sobie wyciągnąłem, ale oczywiście kart jest więcej i tu możemy powiększyć ten zbiór memory. No i ostatnie to się nazywa Totalio. I to już jest dla osób, które umieją w miarę mnożyć. Przykładowo, no, mówię jakąś liczbę, niech to będzie 100, i dany gracz musi znaleźć takie wyniki, żeby dojść do setki. To niech będzie 100. To 6 razy 5, 30. 5 razy 6, 30. To mamy 60. Brakuje mi się 40. To 5 razy 8 to jest 40. 30 plus 30 plus 40 to jest 100. Udało się, bierze te karty. Jakby się nie udało, to ty by nie mógł wziąć. I to jest ta ostatnia, czwarta, gra. Dzięki.